Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj czwartek, czyli zapowiedziany przeze mnie system, w którym w czwartki będę zapowiadał filmy, które się pojawią w sobotę. Mamy dzisiaj czwartek i mieliśmy mróz w Sączu, minus 20. Stwierdziłem, że bez jaj, no nie pójdę w plener, bo mi po prostu zetnie. I mnie i kamerę, i akumulator. Także stwierdziłem, że to nagram szybciutko w samochodzie. Przed wyjazdem, dlatego taka para, taki klimat tak kurczę, w starych tych, no, klipach, wideoklipach. Słuchajcie, mieliśmy premierę dwóch filmów na moim kanale w sobotę. Krótki reportaż o Angeli Merkel, o jej polskich korzeniach. Z komentarzy wywnioskowałem, że dla Was była to nowość, dla wielu z Was. No dobrze. Przekazujemy sobie pewne informacje. Ja nie jestem tutaj kanałem publicystycznym czy felietonowym, nie będę tego komentował, po prostu informacje przekazywał. I drugi filmik, który w sobotę opublikowałem, to taki krótki, taka niecałe dwie minuty krótka rozmowa z Łukaszem Piszczkiem, naszym piłkarzem niemieckojęzycznym. Też wzbudził zainteresowanie, chociaż Angela Merkel bardziej. Chyba wiem dlaczego. No w każdym razie takie rzeczy były w sobotę ostatnią. Natomiast w najbliższą sobotę za dwa dni zobaczycie piątą część serii Historia o Nevin. Piąta część, pamiętajmy, że część jest 8. Natomiast ja będę publikował te filmy o Nevin co dwa tygodnie, co drugą sobotę. Także mamy jeszcze przed sobą ta sobota plus trzy następne w odstępie dwóch tygodni. Możecie się spodziewać historii o Nevin. Trochę mam problem z tytułem. Według mnie troszeczkę marketingowcy, autorzy tego serialu źle ją nazwali. Bo tam raz jest, nie wiem czy widzieliście w opisach, jeżeli widzieliście oryginał, to jest Mein Weg nach Deutschland, moja droga do Niemiec. I potem w samym serialu, zaraz za czołówką jest Erste Wege nach Deutschland, pierwsze drogi, nie, Erste Wege in Deutschland. Tak jest tytuł bezpośrednio w serialu, jak się ogląda po czołówkach. Także widzę, że autorzy troszeczkę sami nie wiedzieli, jak to nazwać. Ja bym ten serial nazwał Ich heiße Nevin, ponieważ Nevin no, wielokrotnie powtarza ten zwrot, zwłaszcza w tych pierwszych odcinkach, przedstawiając się i mówiąc, kim jest. Czy tam na sferze prywatnej, czy też zawodowej, czy służbowej, jak była na przykład w biurze pracy. W tym sobotnim odcinku Nevin jest chora i idzie do lekarza. I myślę, że bardzo fajne, proste słownictwo tyczące właśnie takiej medycyny podstawowej. Medycyny językowej. Nie, języka medycznego. Boże. Widzicie, ja mam w autobusie minus 18. To też działa na pewne zwody. Zwody? Obwody. Tak. Muszę to skończyć, bo za chwilę coś palnę taką rzecz, że sam się w nim pozbieram. W każdym razie jest sytuacja z lekarzem, sytuacja w poczekalni, słownictwem związane właśnie z lekarstwami. Oczywiście to nie jest jakieś super rozbudowane, ale daje podstawowe informacje. Oczywiście jak zwykle Możecie włączyć napisy niemieckie, możecie włączyć napisy polskie, przy czym zaznaczam, to są zarówno niemieckie, jak i polskie, czyli niemieckie transkrypcja i polskie tłumaczenie, albo jeżeli jesteście na poziomie dosyć zaawansowanym i nie potrzebujecie tego zrobić, po prostu sobie napisy wyłączacie. I ostatnia rzecz, taki mam apel do wszystkich Was, widzów moich, kochanych, drogich. Bardzo dziękuję za komentarze. Jest tego sporo ostatnio. No, gdzieś tam widzę, że jesteście zadowoleni, że daję Wam te moje lekcje, dużo Wam dają. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo to robię dla Was. Natomiast jest taka chwilowa, że tak powiem, klimatyczna przerwa w nagrywaniu w plenerze, ale zrozumcie, my tu mamy minus 15 w ciągu dnia. Pójście do lasu w tej temperaturze i nagrywanie, powiem Wam, że to się może źle skończyć dla moich, i chciałem powiedzieć słowo członków, no i powiem.
W każdym razie nie wyjdę na razie na ten, póki się nie ociepli. Coś tam ma się od niedzieli, słyszałem, że ma się coś przełamać. Dlatego daję wam teraz Nevin, daję wam wywiady, daję wam piosenki, jakieś fragmenty filmów, jeszcze się zastanawiam. Naprawdę dużo tego materiału jest, nie? Niektórzy z was pytali o poziom B1. No ja na dobrą sprawę nie skończyłem jeszcze inaczej. Pytanie było o to, czy zrobiłbym program dla B1, dla uczniów na takim poziomie. No ponieważ zacząłem niemiecki od zera i w sumie go nie skończyłem, tak? Dlatego nie chcę jakby kończyć, nie chcę zaczynać nowej rzeczy, nie kończąc starej. I z tym B1 na razie nie będę robił. Zresztą słuchajcie, pamiętajcie, moje filmy są pewnym rodzajem uzupełnieniem. Jest to pewne uzupełnienie wiedzy, którą macie, którą się uczycie. To nie są regularne kursy, tak? Za regularne kursy, słuchajcie, ja bym brał hajs, ja bym to sprzedawał. Zdajecie sobie z tego sprawę? No po co mam robić kurs za to, żeby nic z tego nie mieć? No pewnie myślę o tym kiedyś coś, pewnie robić, ale chcę wam przez tę moją działalność na kanale, ostatnio do kilka miesięcy, chcę wam pokazać, żebyście wy uczniowie nie uciekali od niemieckiego, takiego rzeczywistego, którego można usłyszeć w mediach, w telewizji albo w filmach. Nie uciekajcie od tego niemieckiego, to nie jest nic strasznego. Macie napisy, robię napisy po niemiecku, macie transkrypcję. Jeżeli nadal jest to dla was za mocne i za wysoki poziom, włączacie opcję napisy polskie, czyli macie transkrypcję niemiecką i napisy polskie, czyli tłumaczenie. Macie wszystko, rozumiecie? Macie audio, słyszycie, macie transkrypcję, widzicie jak to się pisze i macie polskie tłumaczenie, widzicie co to oznacza. Czegóż więcej można chcieć? Chcę was przez te filmy przekonać do tego, że obcowanie z materiałem wideo niemieckojęzycznym, takim oryginalnym, rzeczywistym, jest bardzo, bardzo ważne. Mówię to dlatego, ponieważ sam miałem doświadczenia w tym temacie i ja takich materiałów nie miałem, gdy się uczyłem niemieckiego. Bazowałem tylko na kursach, na podręczniku i na płycie przygotowanej do pewnego kursu. Słuchajcie, to jest bardzo wąska, wyrzeźbiona ścieżka, rozumiecie? Jak prowadzicie tylko kurs, a nie dostarczacie sobie bodźców prawdziwego niemieckiego, to wasz niemiecki po 3, 4, 5 latach nawet na kursie jest nadal takim niemieckim, jak to nazwać, takim szkolnym, takim podręcznikowym, takim niemieckim kursowym. I w momencie, gdy pójdziecie do sklepu i słyszycie akcent babki przy kasie, już jej nie rozumiecie i się zastanawiacie, ej, ja się uczyłem 5 lat niemieckiego, dlaczego jej nie rozumiem? Dlaczego? To ci powiem dlaczego, bo nie obcujesz z prawdziwym niemieckim. To jest ważne, żeby się osłuchiwać z prawdziwym niemieckim, z tym akcentem, z tym niedbalstwem. Niedbalstwem mam na myśli takie, wiecie, końcówki urywanie. Zamiast ich habe eine Katze, Niemcy mówią ich habe Katze. Ich hab ne Katze. Ich habe, zamiast habe mówią hab, zamiast eine mówią ne, zamiast Katze mówią, dobra, Katze zostaje nam. Coś dla alfa. W każdym razie, ich hab ne Katze, nie? Albo mam dużego psa. To Niemiec powie, nie, inaczej, podręcznik powie Ich habe einen großen Hund. A potocznie Niemiec powie Ich habe einen großen Hund. Ich habe einen. Ich habe einen. Ich habe skracają do hab, a einen skracają do nen. Łapiecie? I wtedy Ich habe einen großen, nie mówią großen, tylko großen. I wy się uczycie w podręczniku Ich habe einen großen Hund i tych sygnałów, tych dźwięków się spodziewacie. I nagle Niemiec mówi Ich habe einen großen Hund. Ja bym mówił, kurczę, on połknął landrynkę, czy co mu się stało, nie? Nie, on to powiedział to samo, tylko skrócił. Skąd macie to wiedzieć? Przez wideo, przez materiały, przez oglądanie filmów. Polecam wam, jesteście w Niemczech. No troszeczkę się z tego poradnik zrobił, ale no cieszę się, że jesteście, nadal oglądacie. Słuchajcie, od czego ja bym zaczął naukę języka niemieckiego, gdybym nie znał, zero, albo był na samym początku, wiecie od czego bym zaczął? Poszedłbym do jakiegoś sklepu RTV AGD niemieckiego, MediaMarkt oczywiście, albo Saturn, są w promocji filmiki.
Filmy w DVD, przepraszam, o to mam na myśli. Filmy DVD. I weźcie sobie jakiś, kurczę, wasz przebój amerykański, brytyjski. Nie wiem, Bruce Willis, Spacey, ktokolwiek z tych aktorów. Niemcy mają dubbingi, tak? Kupcie sobie to DVD. Niech to kosztuje 3, 4, 5 euro. Matko, no co to za cena, nie? I oglądajcie ten film z napisami, z dubbingiem po niemiecku, z napisami po niemiecku. To jest mój pierwszy krok. Przyłamcie się, wprowadźcie ten niemiecki na przyjemnej sferze. Wprowadźcie ten niemiecki, uczcie się niemieckiego na sferze, którą lubicie. Niech to będzie ulubiony aktor, ulubiona aktorka, ulubiony film. Znaczy kurs jest kursem, ale słuchajcie, podręcznik, forma podręcznika, ćwiczenia, płytka. No to jest założenia to jest nudne i mało atrakcyjne, tak? Jeżeli lubię Brad Pitt albo ten, co gryzie Gilberta Grape, jak to kto nagrał ten? Depp. Johnny Depp, nie? Załóżmy, że lubimy tego aktora. Kupcie sobie ten film z tym Johnny Deppem. Oczywiście kupując w Niemczech, macie gwarancję w Szwajcarii czy w Austrii, macie gwarancję, że będzie niemiecki dubbing. Ja wiem, że Johnny Depp mówiący ich hab das nicht gemacht, to straszne, ale przymknijmy oko i idźmy dalej, tak? Włączajcie sobie niemiecki napis. Niemieckie napisy i oglądajcie ten film. Nawet jak was czegoś nie będziecie rozumieć, to nadal będziecie oglądać ten film. Wiecie dlaczego? Ponieważ lubicie Johnny Deppa. Nie? A jak wam się podręcznik znudzi, to nie znajdziecie motywacji, żeby go kontynuować. Łapiecie, o co chodzi? Obejrzyjcie film z Bruce'em Willisem, jeżeli go lubicie, tylko dlatego, chociażby dlatego, że go lubicie. Możecie nie zrozumieć wszystkiego, możecie zrozumieć 60-70%. Nic to. Rada druga taka, znaczy nie rada druga, tylko raczej taki wariant, możecie zrobić tak, jeżeli ten niemiecki dubbing wam tak to przeszkadza, że nie jesteście w stanie, no to zostawcie audio angielskie, a napisy po niemiecku. Chociażby to. Słyszycie angielskiego aktora mówiącego brytyjskiego czy amerykańskiego, mówiącego swoim oryginalnym, swoim ojczystym języku, a na dole napisy. Już coś łapiecie, już coś kumacie, już coś wam dojdzie jakieś, o jakieś słowo. Ty nie wiecie, na przykład znacie angielski i znacie słowo po angielsku tak i tak, a po niemiecku nie wiedzieliście, że to jest to, takie słowo, a zobaczycie go w napisach, nie? Bardzo was zachęcam do tego, żebyście tak troszeczkę ten wasz niemiecki, ten waszą niechęć, bo ja to słyszę w waszych, od moich uczniów w komentarzach, że wy tego niemieckiego nie lubicie. Ja wiem, że są powody historyczno psychologiczne gdzieś tam, ale zostawmy ten wątek, żeby go rozwijać, bo nawet nie mam pomysłu, co powiedzieć. Natomiast wprowadzajcie tą rzecz na przyjemnej, przyjemnej sferze, czyli poprzez filmy, które lubicie. Powiem wam tak, ja angielskiego uczyłbym się z dwóch powodów. Z trzech. Mój ulubiony zespół Radiohead, Tom York, mówiący po brytyjsku takim, że nie wiem. Ale dla niego bym się uczył, w sensie, żeby rozumieć jego wywiady, co mówi. Z tego powodu bym się uczył, to jest pierwszy powód. Mój drugi powód to jest Frederick Forsyth, autor książek. Jego książki są po prostu dla mnie... To jest człowiek, który ma wiedzę, który ma... Dobra, nie będę wam mówił o czym... To są, wiecie, takie akcje szpiegowskie, nie? Ale on ma bardzo mocno oparte książki na faktach, na pewnej wiedzy, którą uzyskuje od ludzi, jakichś tam informatorów, którzy już nie pracują w służbach specjalnych. Wiem, że on na przykład, żeby napisać książkę, to nie wymyśla w głowie, nie siedzi, kurczę, w bloku i tylko jedzie na miejsce i tam pracuje, obserwując. Jego opisy przyrody to są niewątpliwie opisy rzeczywiste, gdziekolwiek by nie był. Czy to jest Afryka, czy to jest Somalia, czy to jest Jemen, czy to jest Irak, czy Iran. Ja czuję, że te miejsca on jakby widział. Nie? Dla mnie to jest fascynujące. Niesamowity człowiek. Też jak już pozbiera materiał, to gdzieś tam się zamyka. To w jego książkach czuć na przykład, że się zamyka gdzieś tam w górach na kilka miesięcy i pisze książkę, nie? Bierze maszynę do pisania i pisze książkę. Ma spokój, ma ciszę, nikt mu nie przeszkadza, wyłącza komórkę, nie ma go.
I on ma wywiady. Chciałbym usłyszeć tego i zrozumieć jego wywiady. Nie? Z tego powodu bym się uczył angielskiego. No i trzeci to jest Dexter, nie? Serial, którego bardzo lubię. I też wywiady z Michaelem C. Hallem też by mnie tutaj inspirowały do tego, żeby ten język... Znaczy inspirują mnie do tego, żeby język angielski uczyć się, ale... Ale się nie mogę przełamać, chyba czasowo przede wszystkim. To są rzeczy, które wam chciałem przekazać. Czyli wracając, o, się strasznie rozgadałem. Czyli w piątek, przepraszam, dzisiaj jest czwartek, za dwa dni w piątek, za dwa dni w sobotę, już mi zimno, wchodzi mi przez stopy. Będzie Nevin, piąta część. Co będzie za tydzień, powiem wam w najbliższy czwartek. Bardzo wam dziękuję za uwagę, że wytrzymaliście, ile to mam, 15 minut nagrywania, bo nie tnę tego filmu, leci tak jak jest. Bardzo wam dziękuję, pozdrawiam i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.